Tematem dzisiejszego odcinka z cyklu Ogród Ozdobny będzie pozimowa pielęgnacja trawnika. Zapraszamy! Częścią większości ogrodów ozdobnych jest trawnik. W podejściu ekologicznym do prowadzenia ogrodu stał się on trochę niemodny, jako monokultura i siedlisko niesprzyjające zapylaczom. Ale należy pamiętać, że ogrody pełnią różną funkcję i każdy z nas może tak zaprojektować swoją zieloną przestrzeń, żeby czuć się jak najlepiej. Ważne, żeby obcować z przyrodą i spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. A otoczenie trawnika można obsadzić miododajnymi krzewami, jak na przykład irga błyszcząca w naszym ogrodzie, która każdej wiosny aż roi się od pszczół, trzmieli i bzyków. Lub można postawić donicę z przeróżnymi kwiatami. Część działki zawsze warto przeznaczyć dla pożytecznych owadów i innych zwierząt, ale trawnik pełni także istotną rolę dla wielu z nas. W naszym ogrodzie jest on bardzo ważny, zwłaszcza dla dzieci. Jest to boisko do siatkówki, badmintona i piłki nożnej jednocześnie. Jest to także miejsce do gimnastyki podczas nauki robienia gwiazd, miejsce pikników oraz letniego nocowania pod namiotem, a także zabawy z wodą, gdy jest upał. A skoro w ogrodzie trawnik już jest, to należy zadbać o to, aby był gęsty, zdrowy, intensywnie zielony i po prostu ładny. Po tegorocznej zimie jednak ładnie się on nie reprezentuje. Pod innymi postami pojawiły się już nawet komentarze na temat widocznych na nim plam. Wiele osób ma podobny problem ze swoją darnią po styczniowych i lutowych mrozach oraz śniegach. Plamy tej suchej trawy niekoniecznie muszą być pleśnią pośniegową. Mogą one być efektem zabawy na śniegu lub chodzenia po zmrożonej darni. W przypadku naszego trawnika tak na pewno było. Dzieci niejednokrotnie zbierały z trawnika śnieg do ulepiania bałwana, śnieżnej wieży, a nawet iglo. Budowle były wspaniałe, ale ma to teraz swoje konsekwencje. Drugim powodem tych plam w naszym przypadku były odwiedziny saren, które na środku trawnika urządziły sobie sypialnie, kładąc się na zmrożonych wtedy źdźbłach. Połamały się one pod ciężarem saren i potem obumarły, tworząc teraz warstwę filcu i brzydką plamę. Prześwit między płotami został już naprawiony i raczej na ponowne odwiedziny saren już nie liczymy. Możemy zatem zająć się także naprawianiem stanu darni. A pierwszym krokiem w tym kierunku będzie wertykulacja. Na naszym kanale można już znaleźć niejeden materiał filmowy na ten temat, zatem teraz kilka słów przypomnienia. Wertykulację można, a nawet należy przeprowadzać na starszych trawnikach, co najmniej dwuletnich. W przypadku młodych trawników, na przykład jednorocznych, wystarczy aeracja, czyli napowietrzanie polegające na nakłuwaniu darni. Wertykulacja polega na jej nacinaniu. Jest więc nazywana także pionowym koszeniem. Nasz trawnik ma już 10 lat i w czasie sezonu jest koszony za pomocą robota koszącego, mulczującego trawę, czyli pozostawiającego niewielkie fragmenty źdźbeł w darni. Raz do roku, wczesną wiosną, musimy go więc odświeżyć, wyczesać i usunąć nadmiar nagromadzonego filcu z trawnika, a nic nie zrobi tego lepiej niż wertykulator. Należy go ustawić na wybranej wysokości cięcia. Im starszy trawnik, tym głębiej możemy wbijać noże wertykulatora. W tym roku pracowaliśmy urządzeniem akumulatorowym i zdało ono egzamin. Może nie na szóstkę, ponieważ przy naszym gęstym i dość dużym trawniku udało się przeprowadzić zabieg, ale praca była przerywana. Musieliśmy w międzyczasie doładowywać baterie. Dlatego duże powierzchnie trawnikowe zazwyczaj wertykuluje się za pomocą urządzenia spalinowego. Jest może ono nieekologiczne i hałaśliwe, ale praca nim w dużych ogrodach przebiega szybko i sprawnie. Przy mniejszych powierzchniach z powodzeniem można użyć wertykulatora akumulatorowego lub elektrycznego, podłączonego do prądu za pomocą kabla. Z jego pomocą wyczesujemy z trawnika filc, który utworzył się w trakcie zeszłorocznego sezonu wegetacyjnego. Jest to gruba, często kilkucentymetrowa warstwa suchych źdźbeł, która gromadzi wilgoć niczym gąbka i utrudnia przenikanie wody, powietrza i składników pokarmowych do gleby. To właśnie w tym filcu najczęściej rozwijają się też choroby grzybowe. Ponadto, ponieważ korzenie traw rozrastają się najmocniej tam, gdzie najłatwiej o wodę i składniki odżywcze, penetrują one wilgotną warstwę filcowego kożucha i nie przenikają w głąb ziemi. Tym samym darń jest bardziej narażona na przesuszenie i musimy ją częściej podlewać.
Za pomocą wertykulatora usuwamy ten filc oraz jednocześnie nacinamy korzenie traw. Nacięta darń otrzymuje bodziec do krzewienia się. Podział roślin jest to w końcu także sposób na rozmnażanie traw ozdobnych oraz niektórych bylin. Przy okazji usuwamy też mech z trawnika, jeżeli taki gdzieniegdzie się pojawił. Przyjmuje się, że najlepszym terminem przeprowadzenia wertykulacji jest moment, kiedy kwitną forsycje w danym regionie. Kiedy trawnik budzi się z zimowego snu, ale wegetacja jeszcze nie ruszyła na dobre. Zazwyczaj jest to termin na przełomie marca i kwietnia. Trawnik wertykulujemy 2 razy, wzdłuż i wszerz, krzyżowo. Następnie przeprowadza się nawożenie, a także piaskowanie i dosiewkę, jeżeli takie zabiegi są potrzebne. Ale to już temat na inny film. Na koniec jeszcze wskazówka dla tych, którzy po tej zimie napotkali na problem nie tylko suchych plam na trawniku, ale również zauważyli pleśń pośniegową. Objawia się ona w postaci nalotu białej pleśni, która potem tworzy brązowe plamy i obszary obumarłych roślin. W takim przypadku dokładna wertykulacja i usunięcie porażonych części traw powinna w znacznej mierze pomóc. Po takiej rewitalizacji należy już przeciwdziałać pojawianiu się kolejnych chorób grzybowych w darni, na przykład za pomocą naturalnego środka zawierającego żywy organizm. Dla przekory tym organizmem jest również grzyb, jednak tym razem taki, który chroni sferę korzeniową i nadziemną roślin, ponieważ pasożytuje na niektórych grzybach chorobotwórczych. Jest to preparat bezpieczny dla owadów zapylających, który możemy nanieść na darnie za pomocą opryskiwacza lub podlewania. Najlepiej rano lub wieczorem, nie w pełnym słońcu. Najskuteczniej działa on w temperaturze 12-25 stopni Celsjusza. Zatem ja wstrzymam się jeszcze z jego użyciem jakieś 2-3 tygodnie. A na dziś to wszystko. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Ogród Ozdobny.